Rozmowa dnia. A gościem sygnału w te dnia jest pan poseł Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej, która bada aferę wyłudzeń podatku VAT. Pan poseł jest w studiu Polskiego Radia w Gdańsku. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panie pośle. W dzisiejszych gazetach są oczywiście echa sobotniej konwencji prawa i sprawiedliwości. I jest taka informacja, że prawa i sprawiedliwość ma już gotowe listy wyborcze do Europarlamentu. To jest prawdziwa informacja czy nieprawdziwa? No, nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. W jednym słowem A... prawdziwa. Jednym słowem również nie potwierdzam. Czyli listy są już prawie gotowe, ewentualnie jakieś drobne korekty będą e, dokonywane. To w takim razie zapytam, kiedy możemy się spodziewać e, no, ujawnienia e, m, chociażby tych jedynek na listach Prawa i Sprawiedliwości? No, myślę, że to jeszcze trochę czasu. No, wybory są do Parlamentu Europejskiego późną wiosną. To w słuchajcie, sensie tak, koniec że... maja. No. Więc właśnie, więc myślę, że to jeszcze, jeszcze troszeczkę. Myślę, że to znaczy te personalia są oczywiście ciekawe yy, i takie no, są wdzięcznym tematem do dyskusji medialnej, ale naprawdę nie są najważniejsze. W odpowiednim czasie zostaną przedstawione. No, ja bym tych personaliów jednak tak nie bagatelizował. to w końcu właśnie te personalia, czyli ci konkretni ludzie będą nas później reprezentować w parlamencie europejskim. Czy pani premier Beata Szedło będzie no, taką lokomotywą, tak to nazwijmy, tak się mówi w tych wyborach europarlamentarnych? Na Prawa momentek, i Sprawiedliwości? Tak, ja jednak będę się upierał przy tym, że nie będę ujawniał personaliów, więc mogę tylko powiedzieć, że na pewno gdyby Gdyby zdecydowała się kandydować, to byłaby bardzo silnym. No punktem, pani bardzo silnym pani wicepremier wielokrotnie w ostatnich tygodniach mówiła, że jest gotowa, że taka propozycja wobec niej padła, to znaczy, żeby kandydowała, i że jeżeli jest taka wola partii, to ona, to ona jest gotowa podjąć decyzję wejścia w politykę europejską. Więc na pewno byłaby bardzo dobrym i bardzo silnym kandydatem i później przedstawicielem Polski w Parlamencie Europejskim czy na scenie europejskiej w ogóle, bo przecież pamiętamy wystąpienia pani premier również w roli premier na arenie Parlamentu Europejskiego, które no, znakomicie wręcz wypadały, bardzo dobrze tam reprezentowała Polska. Panie myślę, czego pan się spodziewa w tej nadchodzącej kampanii wyborczej? No, w gruncie rzeczy zbliżamy się już do, do, końca, do końca roku. Ta polityka w związku ze świętami i nowym rokiem troszeczkę przygasa, no, ale to jest też taki czas na to, żeby i w pewnym sensie podsumować mijający rok, ale i też i wyjście do przodu. Więc jak pan uważa, jaka będzie ta kampania wyborcza do Europarlamentu, ale w gruncie rzeczy w ogóle kampania wyborcza, bo akurat kalendarz wyborczy tak się układa w przyszłym roku, że ta te obie kampanie będą tak naprawdę jedną kampanią? Obawiam no, się, że będzie wyglądała podobnie jak kampania do wyborów samorządowych. Znaczy z naszej strony będą konkretne propozycje programowe program dla Polski i kolejne rozwiązania, które prezentujemy i realizujemy zresztą. A po stronie opozycji przede wszystkim nakręcanie emocji, emocji negatywnych, takiej wręcz nienawiści. Jak pokazały wyniki wyborów w dużych miastach, to niestety do pewnego stopnia jest skuteczne. To na szczęście nie okazało się tak w ogóle skuteczne, no ale są segmenty elektoratu, do których ten przekaz jakoś tam trafił. Myślę, że opozycja uważa, że odniosła tym samym sukces. No i w związku z tym będzie to kontynuować tylko bardziej. To bardzo niedobrze, bo to nakręca taką spiralę właśnie negatywnych emocji. Generalnie rzecz biorąc demokracji, dobra opozycja, taka, która proponuje swoje pomysły, propozycje programowe, która wskazuje tak merytorycznie, co rządzący robią źle, jest bardzo potrzebna. No i wielka szkoda, że w Polsce. Te główne siły opozycyjne zupełnie takiej roli nie pełnią. Tak jak mówię, będzie to granie na takich dosyć niskich emocjach. Jestem przekonany, że tak jak zresztą w wyborach samorządowych, o ile w ograniczonym zakresie czasie, do ograniczonych grup elektoratu taki przekaz niestety może być skuteczny, to w skali całego kraju jednak skuteczny nie będzie. Polacy będą mądrzejsi, będą patrzyli na konkrety, no i to da nam zwycięstwo. Ja jeszcze Pana zapytam o, o szansę na powstanie no takiej jednej wspólnej listy Antypis, bo ta sytuacja teraz po stronie opozycyjnej wygląda zupełnie inaczej niż przed wyborami samorządowymi. W koalicji obywatelskiej jest rozłam. On w tej chwili wydaje się być takim trwałym rozłamem i zdaje się, że Platforma Obywatelska gra po prostu na wyeliminowanie nowoczesnej. Natomiast jest jeszcze jeden kontekst, oprócz tego, o którym przed chwilą powiedziałam, no to jest pewien kontekst już realizacji obietnic wyborczych no, na poziomie tych największych miast. Jest decyzja Rady Warszawy o tym, żeby obniżyć bonifikaty związane z przekształceniem z użytkowania wieczystego na własność. I dzisiaj media też donoszą, że Grzegorz Schetyna uznał, że to jest decyzja jednak bardzo niekorzystna. W w kontekście wyborów dla platformy obywatelskiej będzie się domagał zmiany tej decyzji w Warszawie. No to pewien polityczny teatr, bo to przecież nie tylko Warszawa i nie tylko bonifikaty w Warszawie. W wielu miastach w Łodzi, w Bydgoszczy, z dnia na dzień dowiadujemy się o kolejnych. Tam, gdzie platforma doszła do władzy, lub no, potwierdziła władzę na kolejne No tak, ale akurat w Warszawie ten problem jest, znaczy to, 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 to zjawisko i ta, ta sprawa dotyczy bardzo wielu osób. I bardzo dużych kwot, no bo to tak się mówi, że obniżenie bonifikaty z 98 na 60%, ale to tak naprawdę jest podwyższenie opłaty o 20 razy, o 2000%. Yy, także to są takie kwoty rzędu kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych na osobę, która mieszka w mieszkaniu, czy tam ma jakąś nieruchomość w użytkowaniu wieczystym. Ale tak jak mówię, bo tu być może ja nie wykluczam, że tu pod względem nacisku politycznego no, uzna Platforma, że z tej jednej bonifikaty to jej się opłaca mimo wszystko wycofać. To nie będzie miało żadnego znaczenia, bo tak jak mówię, w wielu miastach, w wielu przypadkach wielu opłat... No będzie miało to znaczenie pokazali... wizerunkowe, bo jednak ta informacja o tym, że coś się obiecywało przed wyborami, a później niemalże natychmiast po wyborach jak ukonstytuowała się nowa władza, zmieniło się tą decyzję na dużo nie... bardziej niekorzystną, no dotarła do, do osób, przynajmniej tych zainteresowanych sprawą. No a teraz właśnie istotne jest to, żeby dotarło, że to nie tylko ta jedna opłata, nie tylko ten jeden przypadek, że to się dzieje w całym kraju, że tak właśnie jest, tak po prostu robi Platforma, że w dzień po wyborach już wszystkie obietnice są wyrzucone do kosza, no i dobierają się do kieszeni Polaków. To jest ten rzeczywisty prawdziwy program platformy. To też teraz to, co mówią, obiecują tam wymyślili jakieś dopłaty do pensji, no to też takie czysto absurdalne już na pierwszy punkt, pierwszy rzut oka. No, przed chwilą miało pieniędzy, mówili nie ma i nie będzie na 500 plus, a teraz nagle obiecują wydatki z pięć razy tak wielkie, jak nie 10 razy tak wielkie. Absolutnie absurdalne, ale to jest nieważne. No, mogą mówić dowolne rzeczy, może Grzegorz Schetyna obiecać po 50 tysięcy plus na każdego Polaka. Albo i 100 tysięcy, albo słonia w karawce, i tak nic z tego nie będzie. To są absolutnie puste obietnice, i myślę, że ten przykład warszawski, ale właśnie nie tylko warszawski, tylko wielu miast w Polsce, to unaocznił Polakom. Zmieniamy temat. Chciałam teraz pana zapytać o komisję śledczą, którą pan kieruje. Czy nie ma tak, pan takiego poczucia, że jednak ta komisja śledcza wystartowała za późno? No. Wolałbym mieć więcej czasu na Ale ja komisji nawet nie ja nawet nie pytam o to, czy by pan wolał mieć więcej czasu, bo to pewno każdy by wolał, kto pracuje w tej komisji, dlatego że no zagadnienie, się, którym się Państwo zajmują, jest tak rozległe i tak skomplikowane, że na pewno tego czasu więcej im więcej czasu, tym lepiej. Natomiast czy nie obawia się Pan, że fakt, iż ten raport zostanie ogłoszony przed tak naprawdę wyborami, tuż przed wyborami no, nie będzie powodowało, że ten, że jakby siła tych informacji, które Państwo ustalą, yy, i opis tych zjawisk, które Państwo sporządzą, yy, no będzie po prostu osłabiany tym faktem. Tak. Faktycznie jest takie niebezpieczeństwo. No. Wie pan, no już dziś możemy sobie wyobrazić, że posłowie że, że, że reprezentant Platformy Obywatelskiej powie, że to jest właśnie kampania wyborcza, reprezentant PSL-u powie, że to jest kampania wyborcza i tak i Będziemy mieli w zasadzie nie głos Komisji Śledczej, ale wiele głosów i ten głos najważniejszy, czyli te ustalenia Komisji Śledczej się po prostu no, mniej przebiją. Może tak być, chociaż ja też nie mam złudzeń, że no, załóżmy teoretyczną sytuację, że komisja by wystartowała szybciej, że ten raport by się na przykład nie wiem, teraz opublikowali. No przecież głosy ze strony Platformy czy PSL-u byłyby dokładnie takie same, że to jest jakaś tam polityczna rozgrywka czy coś. No, muszą jakoś dyskredytować te ustalenia, które jakie by nie były, no to muszą wskazać na daleko, to już widać, gołym okiem widać, na daleko idące no, zaniedbania, mój Boże, to bardzo łagodnie powiedziane, na taką wielowymiarową klęskę państwa, rządzonego, rządzonego przez platformę IPSL, i to na skalę, no właśnie taką cywilizacyjną bym powiedział, no, jeżeli straciliśmy mniej więcej jeden roczny budżet państwa, no to to pokazuje, ile rzeczy w Polsce można było zrobić, gdyby w tym jednym obszarze ściągania podatku VAT rząd działał tak, jak powinien działać polski rząd, a nie tak, jak działał rząd PO-PSL. Więc jakaś forma, jakieś próby dyskredytowania tego będą, Zresztą one cały czas trwają, one cały czas są. No przecież każde przesłuchanie, które ustalamy, albo jak, jak ustalimy, to źle, bo to tam na przykład jest przed wyborami. Jak przesuniemy, to też jakaś gra polityczna. Jak się odbędzie, nie odbędzie, wszystko źle. No to znów to, to jest tak trochę jak z tymi obietnicami platformy. No na to po prostu trzeba trochę sobie Panie tak... Panie pośle, na, koniec, na koniec takie pytanie, głosy. bo y, tych przesłuchań już trochę było. Y, 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 Iluś tam świadków przed Komisją Śledczą stanęło, i wielu jeszcze, i jeszcze ma to przed sobą, ale Państwo też zapoznają się, czego po prostu opinia publiczna już nie widzi, nie ma takiego, takiej informacji na ten, na, ten, na ten temat z bardzo wieloma dokumentami. I proszę powiedzieć, czy ta dotychczasowa dotychczasowy efekt pracy Komisji Śledczej wskazuje na to, że to nie były tylko zaniedbania, brak profesjonalizmu, czy, czy też no, tak Naprawdę brak kompetencji najwyższych urzędników w państwie, odpowiedzialnych za, za pobór podatków, za tworzenie prawa, ale czy są argumenty przemawiające za tym, że mogło dojść do takiego celowego działania, którego celem miało być po prostu umożliwienie wyłudzania podatku VAT z polskiego budżetu? Tego na pewno nie można wykluczyć. Oczywiście mówimy tu o działaniach różnych osób, różnych instytucji. Część z nich mo mo można nie odmawiać dobrej wiary, a tylko, tylko mój Boże, w takiej sprawie to nie jest żadne usprawiedliwienie. Daleko idącą niekompetencję. ale myślę, że celowe działanie również w wielu miejscach występowało czasem ubrane w płaszczyk, na przykład sprzyjania przedsiębiorcom, to nawet dosyć otwartym tekstem mówią. No, potem się okazywało, że to nie byli żadni przedsiębiorcy, tylko po prostu przestępcy. Także ten element celowego, świadomego działania, przynajmniej wobec, w przypadku niektórych osób, moim zdaniem, występował. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, szef Sejmowej Komisji Śledczej, która bada aferę wyłudzenia podatku VAT, był gościem Sygnałów Dnia. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia.